Cześć, ja jestem Dziuczo, a to jest OMSI 2. Witam Was dzisiaj znowu na mapie Lublina. Pojedziemy sobie dzisiaj linią 55. Tyle, że z osiedla Chojny w kierunku Felin Europark. Udało mi się naprawić Solarisy, bo miałem z nimi problem. Zresztą mówiłem o tym chyba na poprzednim odcinku. Udało mi się je naprawić. Musiałem ściągnąć po prostu je na nowo. Co i tak do końca nie wyszło tak, jak miało wyjść, bo dalej tu jest mały problem z dźwiękami przy drzwiach, a dokładniej z tym pipczykiem. Ale dobra, trudno. Już niech jest jak jest. Jest to Solaris z tego Polish Packu. No i co można więcej powiedzieć? No, wykonany jest super. Zresztą zobaczycie sami. Fajne te tekstury siedzeń z tym napisem. U nas jeżdżą Mercedesy Conecto zakupione z Lublina. One są na stanie PKM Świerklaniec. I co prawda są już przemalowane na nasze metropolitarne barwy, czyli żółte, ale obicia siedzeń zostały takie jak w Lublinie. No i co można więcej powiedzieć? No jest bardzo ładny ten Solarisek, podoba mi się strasznie. Zresztą kto nie zna Urbino, Solarisów Urbino trzeciej generacji w OMSI, no chyba raczej każdy gracz OMSI miał okazję tymi Solarisami jeździć. Więc nie ma tutaj gadać dłużej. Drzwi otwierają się z tego awaryjnego przełącznika. Szybki można otwierać, młoteczki no niestety nie działają. Guziczki wszelkiego rodzaju działają. No i co? No i tyle. Wskakujemy do stanowiska kierowcy. Na stanowisku kierowcy, nieważne. Rozkład już mamy wybrany. Pojedziemy sobie takim przejazdem kieszeniowym tutaj na Grygowej. Jest to taki dodatkowy wariant, którym jeszcze nie miałem okazji jeździć, jak długo w OMSI gram. A musimy sobie napuścić powietrza. Więc w tym czasie włączymy sobie sterownik może. Dobra. Powietrze napompowane. No to teraz nie pasuje mu. Co jest grane? Dobra. Coś tam powoli ciągnie. Czyli jeszcze hamulec trzymał. Dobra. Zdarza się i tak. Więc wpisujemy PIN. No, poczekajcie, bo tam teraz maluch mi zaczyna gawędzić. Jest zmęczony. Zmęczony po żłobku. Próbuję go uśpić. Ale wiadomo, takie dziecko chcąc, nie chcąc, od razu spać nie pójdzie, bo musi sobie jeszcze pomarudzić przed zaśnięciem.
12:54 mamy odjazd, czyli dajemy sobie 12:53. Bardzo ładne malowania mają te Solarisy. Nie wiem, znaczy te Solarisy, Boże, MPK Lublin. Jakoś strasznie mi się podobają. Takie są antydepresyjne. Takie wesołe. Dobra, powolutku ruszamy. Jest to moje chyba 334 podejście do nagrania dzisiaj. Wczoraj już rzuciłem odcinek z tego. Niestety stało się coś dziwnego. Stracił mi się dźwięk z mikrofonu na YouTubie. Na samym nagraniu jeszcze dźwięk był, ale po wrzuceniu na YouTube'a ten dźwięk się stracił. Dzisiaj dwa razy zawiesiło mi się OMSI. Przy trzecim razie, jak już udało mi się przejechać całą trasę i udało mi się w końcu cały odcinek nagrać, to nie nagrał ci dźwięk z mikrofonu. Nie wiem dlaczego. Także ja już mam dzisiaj tej gry serdecznie dosyć. Ale dobra. Jedziemy. Jedziemy sobie. Może tym razem się uda. Jak nie. Jak nie, to że tak zacytuję pewnego TikToka. Poczekajcie chwilkę. Dobra, jestem, znalazłem tego TikToka, także jak nie uda mi się, jak mi się nie uda nagrać teraz tego odcinka, no to w skrócie można powiedzieć, że będę zwisała z żyrandola. Tak, będę zwisał z żyrandola, naprawdę, bo już mam dzisiaj tego serdecznie dosyć. Zaczyna mi to nagrywanie działać na nerwy, naprawdę, bo już nie chodzi o nagrywanie samo w sobie, tylko o czas poświęcony temu. Nie oszukujmy się, ale to, ile czasu poświęcam na nagranie jednego takiego odcinka, no to jest dość sporo. Dość sporo czasu, tak, na to poświęcam. O, może tak. Bo nie oszukujmy się, ale w jedną stronę jedzie się blisko godzinę. Co jest grane? O. W jedną stronę jedzie się blisko godzinę. No nie wpuści mnie. Jebać go. I naprawdę, no jest to mega uciążliwe. Dobra. Ciach. Chciałem zapytać was, jak już tak nagrywam w końcu, co sądzicie o tym, żeby nagrać serię z The Walking Dead? Udało mi się dorwać tą grę. Ja wiem, że ona jest dość stara i była już ogrywana przez wielu YouTuberów. Ale jest to po prostu gra, do której lubię sobie powrócić, tak samo jak wracam do Mafii jedynki.
I naprawdę chciałbym coś z tego nagrać. Tylko właśnie pytanie do was, czy bylibyście chętni, żeby to sobie u mnie zobaczyć, czy nie bardzo. Więc dajcie znać. Wczoraj wrzuciłem na YouTube'a 2 razy odcinek z OMSI. Tylko że ja tam nie miałem głosu. Zresztą to już mówiłem przed chwilą. Jeden z widzów zapytał się mnie o modyfikację. Ja już nie pamiętam, jak masz na imię, ale jeżeli to oglądasz, to od razu ci odpowiem. Do OMSI nie posiadam dużo modyfikacji. Do OMSI mam jedynie mapowe modyfikacje, może z 3. Chyba z 3. Jest to Lublin, fikcyjny Szczecin i jest jeszcze trzecia, ale trzecia to będzie taka mała niespodzianka dla was, bo to będzie taki powrót do czasów OMSI 1, więc nie chcę za bardzo zdradzać, co to dokładnie za mapa. Nie chcę dokładnie zdradzać, co to za mapa. Czekajcie, jeszcze wsunę się w tą zatoczkę. O. Jak mi się udało stanąć, oczywiście po wieśniacku, trudno. I będzie właśnie to taki powrót do OMS 1, bo będzie właśnie mapa, która była często ogrywana w OMS 1 przez wielu graczy. I będzie też autobus, który był ogrywany przez wielu graczy. Także będzie to taki odcinek sentymentalny. I co po niektórym, którzy grają w OMSI tyle czasu co ja, na pewno zakręci się oska, o Boże, łezka w oku. Także zapraszam. No i. I w zasadzie z map chyba tyle. A co do autobusów, to posiadam modyfikację do DLC. Na przykład na Mercedesy Conecto od Kajota. Posiadam właśnie tam modyfikację dodającą emblematy Mercedesa. I to jest tyle. Potem Mercedesy E Citaro też posiadam modyfikacje na emblematy Mercedesa. Z autobusów takich dodatkowych to mam właśnie tego Solarisa. Mam Jelcza. Czekajcie, jak one się nazywają? Wektrowe? Kurka, teraz nie pamiętam. Czekajcie sekundkę, sprawdzę sobie. Jelcze, patrzcie, no zapomniałem, jak one się nazywają. Vecto M125 i M185M. Czyli to są te chyba Vecto, czy jakoś tak, no, a mniejsza, nieważne. Więc te Jelcze i co jeszcze mam z takich dodatkowych? Aha, Mercedesa. Citaro chyba. Tak, któregoś Mercedesa Citaro. I to jest w zasadzie chyba wszystko, co mam z takich modyfikacji ze sceny moderskiej. Bo większość map i większość autobusów mam z DLC.
Sorki za dźwięki w tle, ale maluszki mi trochę marudzą, bo to już jest taka godzina, o której mają sobie popołudniową drzemkę. Tyle, że przed tą drzemką lubią sobie pomarudzić oboje. Także no. Dojeżdżam do momentu, w którym zawiesiła mi się poprzednim razem gra. Więc też może być wesoło. Poczekajcie, zadzwonię sobie tylko do córy. Bo już powinna powoli wracać do mnie ze szkoły. No, halo dziecko, o której wracasz? Za ile wracasz? No to chodź już powolutku do domu. No to pa. No, musiałem do córy zadzwonić, bo jest w szkole. Uparła się, żeby dzisiaj dłużej posiedzieć sobie na świetlicy. I tyle. A nie zadzwoniła mi wcześniej, że na tej świetlicy zostaje. I trochę się martwiłem. Ale dobra, no powiedziała, że już powoli będzie sobie wracała, to niech sobie wraca. I tyle. No więc tak, dajcie mi znać właśnie, co z tym The Walking Dead, czy to nagrywać, czy nie. Ale myślę, że i tak jakiś tam odcineczek wrzucę na próbę. I tyle, no zobaczymy. Może dojdą jacyś nowi widzowie. Zwróćcie w ogóle uwagę na dziwną rzecz na tej mapie. Teraz jeszcze nie, ale tak stoję właśnie na czerwonym świetle i mi się przypomniało o tym. Zwróćcie uwagę, w jakich miejscach są tu światła. Często, a gęsto zdarza się tak, że światła, sygnalizacja świetlna, może tak, są ustawione na rondzie. I na przykład wszystkie miasta często przebudowywują skrzyżowania w ronda, żeby zmniejszyć zakorkowanie w miastach. U nas w Sosnowcu tak wiele skrzyżowań zostało zamienionych w ronda. Żeby właśnie ten ruch jakoś usprawnić. A w Lublinie na rondzie stawia się sygnalizację świetlną. Co według mnie jest mega absurdem. Bo no nie oszukujmy się, ale rondo ma ułatwić ruch, usprawnić ruch, a nie ten ruch, nie wiem, bardziej komplikować. Zresztą niedługo będziemy do takiego ronda dojeżdżać, to wam pokażę. Bo nie zwróciłem uwagi, czy już minęliśmy jakieś takie, czy jeszcze nie. Tu pan skręca. Tu z tym Mercedesem jakoś się miniemy. Miniemy się, co się nie miniemy. Musimy się tak troszkę wychylić.
Córeczka dzwoni, poczekajcie. No, halo. To dobrze, to mi zadzwoń, jak będziesz dochodziła tutaj do domu, dobrze? Dobrze, to mi zadzwoń. To pa. I uważaj na siebie. No, to pa. Dobra. Teraz mnie informuje o każdym swoim kroku. Ale dobrze. Dobrze, niech dziecko informuje. Ja w jej wieku sam musiałem wracać ze szkoły. Nie miałem telefonu. Więc nie miałem też jak informować rodziców. Zawsze jakoś docierałem do tego domu, no ale jednak ja byłem chłopakiem, więc że tak powiem, miałem łatwiej. No, dziewczynki, no to wiadomo, wydaje mi się, że prędzej będą napastowane przez różnej maści dziwnych ludzi. Zaczynających się na P. Możecie też zauważyć, że usunąłem z ruchu AI Solaris Trollino, czyli trolejbusy, ze względu na to, że one w losowych miejscach gdzieś się blokowały. Stawały i nie chciały dalej jechać. A było to dosyć mocno irytujące. Więc uznałem, że najlepiej je usunę. A mogłem najpierw ściągnąć na nowo cały ten Polish Pack Solarisów i zobaczyć, czy to nie naprawi mi ich. W sensie tych Solarisów w tym ruchu AI. No, ale trudno. Trzeba już zostawić to tak, jak jest. Kurde, naprawdę to jest przyjemna mapa. Bardzo fajnie się po niej jeździ. Mimo tego, że często a gęsto tworzą się tutaj korki. Tak jak teraz, gdzieś tam coś ten ruch zablokowało. Aha, nie, po prostu tu są światła. Tam mi się wydawało, że jakiś autobus się zablokował, ale dobra, jedzie. Zwróćcie uwagę na tą zabudowę tutaj, te kamieniczki. To wszystko, no wygląda to przepięknie. Tutaj może jeszcze nie jest to aż tak widoczne, ale w dalszym, na dalszych przystankach. W dalszych terenach mapy będzie to dużo lepiej widoczne. Mamy zielone, jedźcie, jedźcie panowie. Chciałem na dzisiaj wybrać Solarisa Urbino 15, tylko że jest z nim mały problem. A mianowicie taki, że nie wsiadają do niego pasażerowie. Znaczy, wsiadają i nie wsiadają, może tak, bo na przykład pierwszymi drzwiami ok, wchodzą, ale drugimi już na przykład nie chcą wchodzić. I po prostu otwierają drzwi na przystankach, ale nie wchodzą. Jest to takie śmieszne bardzo. O, i teraz zaczyna się ta fajniejsza strona mapy. W sensie ta ładniejsza. Tutaj właśnie jakieś takie kamieniczki. Tu jest zaraz taki hotel gdzieś. O, tutaj też bardzo ładnie wygląda Grand Hotel. Nie jestem pewien, czy ten hotel w ogóle znajduje się w Lublinie. Muszę zaraz sobie zobaczyć.
na Google Maps. Czekajcie, Grand Hotel. O, Lublin. Tak jest. Nawet wygląda, powiem wam, podobnie. Jak nie nawet tak samo. No, powiem wam. No, wywaliło mnie w tym momencie z butów. Wygląda to fenomenalnie. Wpiszcie sobie Grand Hotel Lublin. I zobaczycie, no. Naprawdę, no, autor mapy strasznie się postarał. Podziwiam, naprawdę podziwiam osoby, które robią mapy do tych gier. Że im się tak chce to wszystko odwzorowywać. Dobra. Wjechaliśmy tutaj ładnie. To mi się strasznie podoba. Te latarnie tutaj. Te kamieniczki. No. Kurde, coś pięknego. Naprawdę. Gdybym mógł, to bym autorowi postawił browara. I to nie jednego. No. Córa z pankiem oczywiście napady śmiechu dostała. Jak to ona? Zaraz mi starszak wróci ze szkoły, więc muszę odgrzać obiadek. Bo mamy godzinę, którą? 15:15 już. Także pewnie będzie już głodna, bo obiad miała dosyć dawno w szkole. A te małe cholerniki zamiast mi spać, to tutaj marudzą. Nie chcecie spać? Nie. Ważne, że są najedzone. Tak. Najedzone, wybawione. I zmęczone. Oho, dzwoni maluch. Poczekajcie chwilkę znowu. No, halo, słońce moje. No to dobrze, no to wchodź, drzwi są otwarte. No, dobra, no to pa. Dobra, moda już jest pod kamienicą praktycznie, także zaraz zrobię sobie małą przerwę i będę jej tam obiadek odgrzewać. I tak dalej, i tak dalej. Ja uwielbiam moje dzieciaki, naprawdę. Zamiast iść spać, to mi się tu heheszą. No, starszak wrócił ze szkoły. Także zaraz będzie trzeba zrobić sobie przerwę. I to wszystko tutaj poogarniać. Dobra, ja sobie robię przerwę i jak coś wracam po przerwie. Dobra, jestem.
Jedziemy sobie dalej. Jedziemy sobie dalej. Dzieciaki uśpione w końcu. Starsza obiadek ma odgrzany. Zje, ja skończę nagrywać i będziemy siadać do lekcji. Powiem wam, że strasznie, ale to strasznie dużo zadań mają zadawane dzieciaki teraz w klasach 1, znaczy w klasach, no tak, w 1-3. Co jest z tymi drzwiami? Ja co prawda też jakieś tam zadania miałem, ale nie pamiętam, żebym miał tego aż tyle. Więc zje i siadamy powoli do odrabiania lekcji. A przynajmniej zobaczyć jakieś ma, bo siedziała długo na świetlicy. Więc podejrzewam, że pewnie coś tam na świetlicy też już odrobiła sobie. Więc no, trzeba będzie zobaczyć. Jeżeli ma odrobione, to się poobawimy. Czy tam pogramy sobie w coś, zobaczymy. Jakoś będziemy czas razem spędzać. Ja póki mogę, to korzystam. Żeby też nie było tak, że ja się dzieciakami nie zajmuję, tylko grami. Nie, nie, nie. Tak absolutnie nie jest. Ja korzystam z tego, że dzieciaki są zmęczone i idą sobie spać na popołudniowe drzemki. To, że tam gdzieś tam w tle sobie marudzą, no to nie jest efekt tego, że ja się nie zajmuję. Tylko efekt tego, że to jest takie przeddrzemkowe marudzenie. I tyle. Dobra, już połowę trasy mamy za sobą ponad. Chciałbym też wam wszystkim podziękować za wszystkie pozytywne komentarze pod filmami. Bo kilka takich jest. No i też za wyświetlenia tego wszystkiego. I też chciałbym podziękować subskrybentom, bo zauważyłem, że nie każdy udziela się w komentarzach, nie każdy tam lajkuje filmy, ale zdarza się tak, że dużo osób subskrybuje kanał i tego się nie spodziewałem, bo nagrywam, no dobra, 2 miesiące raptem, bo pierwszy film wrzuciłem 10 lipca, mamy aktualnie 7 września i subskrybentów jest już 33 na dzień dzisiejszy, także jestem tym mile zaskoczony. Bo tego się naprawdę nie spodziewałem. O, i tu mamy właśnie przykład kolejny chyba już.
dziwnego ronda. Mamy rondo, tak, jest tu znak informujący nas o skrzyżowaniu, o ruchu okrężnym. Ustąp pierwszeństwa, czyli tak jak przed każdym typowym rondem. I sygnalizacja świetlna. Rozwiązanie według mnie absurdalne. No ale dobra, no tak jak mówię, ja się na tym nie znam. Nie wiem, może to faktycznie w Lublinie jakoś ułatwia ruch. Jeżeli ogląda mnie ktoś z Lublina albo ktoś, kto był w Lublinie i miał okazję po Lublinie jeździć, niech mi da znać, jak to się tam sprawdza. Czy jest to taką bardziej udręką, czy jest to rozwiązanie, które jest dobre. Bo tego jestem mega właśnie ciekawy. Dobra, jedziemy, mamy zielone. Rondo Lubelskiego Lipca. Na Google Maps nie oglądam, bo Google Maps ma Street View z tego samego okresu, co ta mapa, więc nie ma to sensu. Zostało nam 13 przystanków. Szesnaście już mamy zrobionych, także no ponad połowa drogi za nami. Fajnie te dziurawe drogi są zrobione. W sensie na mapie, na której pojedziemy w następnym odcinku, o której mówiłem dzisiaj, są zrobione kocie łby, ale one są na takiej zasadzie, że jest tylko tekstura zrobiona, a efektu jazdy po tych kocich łbach nie ma. A tutaj te dziurawe drogi to nie jest sama tekstura, tylko jest to odczuwalne w czasie jazdy, że jedziemy po takiej dziurawej drodze. I to jest właśnie w tej mapie zajebiste. Też za dużo nie chcę zdradzać na temat następnego odcinka, bo wiadomo. Zresztą też nie ma co porównywać tej mapy do tamtej, bo tamtą mapę robił chyba jeden gościu tylko, mieszkaniec tego miasta, na którym mapa jest wzorowana, także naprawdę nie ma co porównywać. Tą mapę pewnie kilka osób robiło, zwłaszcza że jej powierzchnia jest dość duża. Bo mamy tutaj trzy linie. Co prawda w wielu miejscach one się dublują ze sobą, ale nie jest to aż tak ważne. Ważne jest to, że właśnie, że żeby nie porównywać tych map ze sobą, tak? No bo są czasy, kiedy one były wydane, tak? No, nie oszukujmy się, ale ta była wydana kiedy? W 2020, 19, jakoś tak, czy tam 18, nieważne. Więc nie ma co porównywać. Tamta została wydana w 2000 bodajże 13. I to też przez osobę, która nie była nie z jakimś tam, nie wiem jak to powiedzieć, moderatorem czy kimś. Tylko po prostu robił tą mapę tak o.
dla samej frajdy. Dobra, ruszamy dalej. Tu już sobie zjeżdżamy powoli na lewy pas, bo na skrzyżowaniu będziemy skręcać w lewo. Łabędzia. Czyli no, dojeżdżamy już do końca powolutku. Gdzieś od tego miejsca zaczyna sterownik wariować i te przystanki zapowiada bardzo dziwnie. Poprzednim razem, jak nagrywałem, to gdzieś tam pod koniec przeskoczył w ogóle na początek trasy. Więc jest to mega dziwne. Ale co zrobić? No, to jest tylko gra, tak? Zresztą nie oszukujmy się, ale prawdziwe sterowniki też lubią odwalać dziwne sytuacje. U nas w tramwajkach na przykład często było tak, że gdzieś tam się zawiesił albo przeskakiwał z przystankami. Też różne dziwne rzeczy się dzieją w realu. Także na to nie powinno się nawet za bardzo uwagi zwracać. Ciach. No nawet ładnie wjechałem na ten przystanek, ale on jest też długi, więc no. Dobra, zamykamy drzwi. O, czwarte jeszcze nie. Dobra, przeskakujemy od razu na ten pas. Nie wjeżdżamy na rozbiegowy, póki mamy ten wolny. No i coraz bliżej końca, proszę Państwa. Jeszcze dzisiaj mam kupę roboty, muszę posprzątać mieszkanie, bo jutro przyjeżdża do mnie ekipa z TTV. Także jutro mamy znowu nagrania. Do tej super produkcji. Jestem mega ciekawy, co z tego wyjdzie i jak oni to wszystko zmontują. Bo nie będzie pokazane wszystko, jak oni u nas są, tylko część z tego, no bo wiadomo, przyjeżdżają cały dzień, jeżeli oni by mieli cały dzień pokazywać, no to ciężko by to było ogarnąć. Taki odcinek musiałby trwać 10 godzin, więc nie. Z tego tylko część będzie pokazana. I właśnie jestem ciekawy, co z tego wszystkiego pokażą.
Cyk. Dobra. I teraz jedziemy na przystanek, który ten sterownik nam, nie wiem, przeskoczy. Tak. Tu się dziwne rzeczy dzieją, bo on teraz zapowiada ordynówny na żądanie, a jest PTHW na żądanie. I chyba teraz będzie zapowiadał PTHW, a będzie ordonówny. Czekajcie. Ja już nie pamiętam, jak to jest. Tak. A jak widzicie, na czerwonych napisach na górze jest ordonówny na żądanie. Także tu jest pierwsza dziwna rzecz, ale dobra. Nikt nie wsiada, nie wysiada, więc idziemy dalej. I teraz też znowu coś odwali ten sterownik. Nie, Vitosa Felicity jest dobrze. Tak, rychło w czas spojrzałem w ogóle w te lusterko. Więc tu są przystanki przestawione. Ten jest dobrze, ale kolejny przystanek będzie chyba źle zapowiadany, albo nie będzie zapowiadany wcale. Wiem, że w tym kierunku jest pominięty w ogóle przystanek doświadczalna. Te wyświetlacze też za wcześnie się zmieniają na drugi kierunek. Dobra. I teraz mamy taki przejazd kieszeniowy tutaj, bo normalnie zajmujemy prawy pas i przejeżdżamy na wprost. Ale tym kursem właśnie skręcamy sobie w lewo. Tutaj sobie skręcamy w lewo. Jedziemy w kierunku zajezdni. Ciach. W ogóle mamy tutaj linię 900. Ile? 950. Jest to tylko jakaś tam linia zjazdowa skądś dokądś. Muszę sobie zobaczyć, skąd dokąd dokładnie. Dobra, i tu mamy przystanek pancerniaków. I chyba zajmujemy ten, tak? Tak, Felin Europark, czyli zajmujemy ten. Ile mamy osób jeszcze na pokładzie? A już reszta. Został jeden chłopaczek. Także wszyscy przed tym całym Felinem wyjdą. Tu zajmujemy teraz lewy pas i obracamy sobie rondo. Dobra, teraz tak. Znowu zajmujemy lewy pas. Tego przystanku już znowu nie zapowiedział.
A znowu mamy przystanek Grygowej. Dobra, i zjeżdżamy sobie na przystaneczek. Ciach. I tu się teraz zaczyna festiwal rozpierdolu informacyjnego. Bo następny przystanek będzie. O, osiedle Hojny. I co najlepsze, tablicę też już chyba przerzucił na osiedle Hojny. Nie, jeszcze ma Felin Europark. Ale tak jak mówię, no dziwnie te przystanki zapowiada. Nie znalazłem żadnej poprawki tego. Więc jeżeli ktoś z Was ma taką poprawkę, to wrzućcie link w komentarzu do niej, sobie pobiorę i to jakoś ogarnę. Z pasażerów już nikogo nie mamy. Wszyscy wysiedli. Wsiadać już raczej też nikt nie będzie. No, ale nie jest to na żądanie, więc trzeba się zatrzymać. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale na mapie Hamburga ruch AI wpuszcza nas przed siebie. A tutaj na tej mapie tego ruch AI nie robi, jak wyjeżdżamy z zatoczki. Nie, może ja mam tylko takie wrażenie. Nie jestem pewien. W każdym bądź razie, no, rzuciło mi się coś takiego w oczy i chciałem zapytać, czy wam też się tak wydaje, czy tylko to jest takie jakieś moje. Widzi mi się. Dobra, jedzie, chłopie, bo ja chcę zdążyć. Dobra, i to jest najlepszy moment tej mapy. Z czasów, kiedy jeździłem na klawiaturze, to było moją zmorą tutaj. Tak, jeździłem kiedyś na klawiaturze w OMSI. Nigdy nie umiałem się na tych zakrętach wyrobić, zwłaszcza przegubem. Dobra. Koniec trasy mamy. Wszystko ok. Wszędzie czasowo. Tablice skasowane. Jedziemy sobie stanąć na przerwę. Odstawimy sobie autobusik gdzieś tam na parking i tam się pożegnamy. Cyk. Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy. Przecisnę się. Zdążę, zdążę. Muszę zdążyć. Teraz tak, znowu wjeżdżamy sobie tutaj.
Znowu tu. No, powiem wam naprawdę, OMSI potrafi w nas wyrobić jazdę. Jazdę takimi autobusami. I tutaj sobie staniemy. A może jeszcze podciągniemy. Ciach. No i nic, moi mili. Będziemy się żegnać. I cyk. Naprawdę wygląda ładnie ten solarisek w tym malowaniu. No nic, moi drodzy. Trzymajcie się. Do następnego razu. Lajkujcie, komentujcie, dawajcie znać, co z tym The Walking Dead. I tyle. Ja tam słyszę mojego małego Marudę. Nie chcę jeszcze spać. Jeszcze chcę broić. Tak, jeszcze chcesz broić. Jeszcze chcę broić, także idziemy pobroić trochę. Powydurniać się. A wy się trzymajcie. No i cześć.